Czołem podróżnicy. Dzisiaj porozmawiamy o najważniejszym, jednym z najważniejszych rzeczy, jak się będziecie pakować na przyjazd do Irlandii albo w ogóle, gdzie będziecie się pakować i będziecie chcieli wypożyczyć auto. Z jedną z kwestii, które często się spotykam, jest to, że ludzie pakują się o wiele za dużo. Tych toreb i tych bagaży jest o wiele za dużo, jak na możliwości samochodu, który wynajmują. Już wyjaśniam. No, nie wyobrażajcie sobie, że zapakujecie czteroosobową rodzinę z czteroma dużymi bagażami, może jeszcze z jakimiś podręcznymi, do małego samochodu, takiego jak Yaris, albo jak Corsa, albo Seat Ibiza, jakiekolwiek małe auto kompaktowe. No, weźcie pod uwagę, ja rozumiem, że nie myślicie o tym w czasie wyjazdu, pakowania, ale no, musicie pomyśleć o tym, gdyż często się spotykam z tym, że ludzie mają te bagaże, próbują je wrzucić jak Tetrisa. Niestety na końcu, po próbie włożenia tych wszystkich bagaży do środka, nie udaje się, idą z powrotem do ofisu, dopłacają ekstra za każdy dzień z 10, 15, 20, nawet 30 euro za dzień, tylko po to, żeby wziąć samochód, który będzie adekwatny do wielkości ich bagaży. Jeżeli planujecie wziąć tani samochód i przyjechać na niewielką ilość dni, weźcie jak najmniejszą ilość bagaży. O tym się nie pamięta w czasie pakowania, ale ja pamiętam i widzę, jak ludzie wyglądają z tymi bagażami, próbując pocąć się, wrzucić je i umieścić jakoś w samochodzie, co się na końcu w 99 przypadkach nie udaje. Pozdrawiam, podróżnicy. Tutaj jesteśmy na Terminal 2. Jak przyjedziecie na Terminal 2, każą Wam zejść na dół i przyjść tutaj do samochodu, do busa, który jest w Waszej wypożyczalni, i on Was zawiezie do miejsca bazy HQ. Już wyjaśniałem to, co to oznacza i co to jest. Jest to miejsce, gdzie nie jest na lotnisku, chociaż mówią, że jest. Fizycznie one nie jest, jedzie się tam z 10 minut w zależności od trafiku. Pozdrawiam, hej.